No dobra, moi drodzy, teraz, żeby zbudować taki układ, który będzie wysyłał dane z falownika DEJE do waszego home asystanta przy pomocy waszej lokalnej sieci, musicie oczywiście zakupić produkty, które udostępniam wam w opisie filmu. Jest to kontroler ESP32 oraz jest to konwerter. Wszystkie linki oczywiście dostępne w opisie. Po czym, jeżeli już macie takie produkty u siebie w domu, to musicie podłączyć kontroler ESP32 do waszego komputera. Jeżeli oczywiście po podłączeniu usłyszycie dźwięk nowego sprzętu, na razie nie musimy z tym nic robić. Jeżeli oczywiście zrobiliście już ten pierwszy krok, podłączyliście, to musicie znaleźć w waszym Home Assistancie taką opcję jak ESP Home. Tutaj jak widzicie, jeżeli tego nie posiadacie, to pokażę wam, jak dodać taki dodatek ESP Home. Wchodzicie w ustawienia, dodatki, tu mamy sklep z dodatkami, szukamy sobie ESP Home. Wystarczyło wpisać ESPH i mamy tutaj trzy wersje. Ja zainstalowałem wersję stabilną, możecie zainstalować sobie wersję beta, choć nie wiadomo dokładnie do końca jak to chodzi, więc proponuję zainstalować stabilną wersję. Jeżeli zainstalujecie tą wersję, to zaznaczacie te cztery suwaczki i robicie uruchom w tym miejscu. Dodatek wam się uruchomi i pojawi tutaj z boku. Tutaj na pasku bocznym klikacie sobie na ESP Home Builder i tutaj możemy działać już dalej. Następnym krokiem będzie dodanie nowego urządzenia. Oczywiście, jeżeli podłączyliście je do komputera, klikacie nowe urządzenie, tutaj zielony przycisk New Device i robimy Continue. Nazwijmy go w sposób dosyć czytelny i wyraźny dla nas, na przykład DEJE, ale możemy nazwać to jako falownik, czy jak wam tak naprawdę pasuje. Po kliknięciu dalej musimy wybrać sobie ESP32 i tylko tyle, nic więcej. Klikacie sobie ESP32 i robimy Skip. Mamy nasz falownik tutaj, zobaczcie, jest urządzenie do dodane. Ono już tutaj jakiś kod bazowy posiada, który musimy sobie gdzieś zapisać, więc kopiujemy ten kod, bo on jest ważny dla nas w tej chwili, żeby go nie zgubić. W miejsce tego oryginalnego tutaj, który mamy, musimy wkleić kod, który ja wam udostępnię oczywiście. Kod będzie dostępny, jeszcze nie wiem, na pewno w linku pod spodem, pod filmem będzie można go uzyskać, bądź przez kontakt ze mną. Kod tak naprawdę jest dostępny gdzieś w internecie, faktem z niewielkimi błędami, ale jest. Jeżeli chcecie, to oczywiście ten kod udostępniam, robię to całkowicie za darmo. Ja tego kodu nie napisałem, więc nie mam zamiaru z niego czerpać żadnych korzyści. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać wam, jak zrobić to w dosyć czytelny sposób. Także tak, jeżeli ten kod, który już stworzył nam się tutaj w naszym nowym urządzeniu, mamy skopiowane do notatnika, w takim układzie musimy skopiować sobie kod, który... Kopiujemy kod, który wam udostępniam i wklejamy go zamiast tego. Oczywiście już wam pokażę, jak to zrobić. Wklejacie po prostu, najlepiej kliknąć Ctrl A, żeby zaznaczyło się wszystko, po czym wklejamy ten długi kod, który możecie ściągnąć. No i teraz najważniejsze rzeczy, które musimy zamienić z tego kodu, który właśnie sobie zapisaliśmy w notatniku, bo wszystkich opcji oczywiście zostawić tak nie możemy. Wchodzicie sobie w notatnik, no i co my musimy zrobić? Musimy nazwę przede wszystkim naszą skopiować. Kopiujemy sobie dokładnie tyle i tylko tyle, czyli zaznaczamy od deski do deski. Wchodzimy sobie tutaj, no i tutaj mamy naszą nazwę. Zmieniamy sobie to tutaj. Dokładnie w tym miejscu, widzieliście, zmieniliśmy na falownik. Teraz tak, następne musimy skopiować sobie. To, co musimy dodatkowo skopiować, to jest API. Pamiętajcie, kopiujemy dokładnie tyle i tylko tyle, ile jest tutaj. Czyli zaznaczamy sobie w ten sposób. Robimy Ctrl-C, bądź kopiujemy przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, kopiuj. I wklejamy tutaj w to API. Tylko zobaczcie, nie wklejamy nic więcej, tylko tyle, ile tutaj jest. Ctrl-V, kod nam się podstawił. Teraz musimy skopiować OTA, a więc kopiujemy OTA, wracamy do naszego kodu, zamieniamy pozycję OTA. Ctrl-V, kod się zmienił. Tutaj mamy, słuchajcie, manual IP, czyli jeżeli chcielibyście zostawić sobie stały adres IP dla waszego urządzenia ESP32, które będzie cały czas przesyłać dane, żeby ono przypadkiem się nie zmieniło i żeby nie było problemów później ze znalezieniem jego, to możecie ustawić sobie coś takiego jak manual IP. U mnie to jest tak akurat, no tutaj w tym przypadku już zmienię na 245, bo jedynkę mam zajętą, ale dobrze upewnić się, czy adres, który chcecie nadać stały, jest jeszcze wolny, czy jest przypisany do innego urządzenia. A w tym celu należy wejść na swój router, zalogować się i sprawdzić, czy taki adres, który
myślicie, że będzie wolny, jest na pewno wolny, upewnić się po prostu. To, co musimy jeszcze zamienić, to jest AP, czyli nasz access point, i on jest oczywiście tutaj. Pamiętajcie, że kopiujemy, zobaczcie, tylko tyle, bo tu mogłem dwie linie więcej zaznaczyć, ale skopiuję tylko tyle, ile jest. Ctrl-C bądź kopiuj i wklejam dokładnie w to samo miejsce. Tutaj tak samo mogłem przeciągnąć dwie linie dalej, ale tego nie zrobię, zrobię to tak. I Ctrl-V. Nie przesunęło mi się, żadne błędy kompilacji nie wyskakują. No i w tym układzie mamy gotowy kod, który możemy w tej chwili wgrać na nasze urządzenie. I już Wam pokazuję, jak to zrobić. Musimy zapisać i możemy zrobić install. Po czym zrobimy podłączony do tego komputera. Plug into this computer. Czekamy, aż się przygotuje projekt tutaj. Zobaczcie, projekt się przygotowuje. Musimy go po chwili ściągnąć. A więc przygotowanie projektu chwilę trwa, także uzbrojcie się w cierpliwość. Nie jest to proces kilkusekundowy, więc na spokojnie. W momencie, gdy się to już zrobi, robimy download project, robimy zachowaj, no i projekt się nam zachowuje, gdzieś zapisuje, tak? Zapisujecie sobie ten projekt, po czym otwieracie sobie stronę internetową. Tu pod spodem macie OpenESP Home Web, otwiera Wam się ta strona internetowa. No i w tym układzie należy to upewnić się, że układ ESP32 jest podłączony do Waszego komputera, bo teraz to się przyda. Następnie klikamy sobie Connect, wybieramy sobie port. Prawdopodobnie będzie to nazwane w ten sposób. Może się port różnić oczywiście, możecie mieć więcej tych urządzeń bądź mniej. Tutaj są jakieś różne inne rzeczy wyświetlane, ale na przykład tutaj to, co sugeruje, że jest to na przykład nasz kontroler, to prawdopodobnie jest single serial. Takim opisem powinien być to nasz kontroler ESP32. Robimy połącz. Po czym powinno wyświetlić się dokładnie w ten sposób. Następnie robimy install, robimy wybierz plik i szukamy pliku, który przed chwilą pobraliśmy. U mnie znajduje się tutaj, zobaczcie, pobrałem plik, pobieram plik stąd, zaznacza mi się tutaj falownik, firmware, factory bin, no i robię install. Następuje czyszczenie, oczywiście, potem nastąpi proces instalacji. Pokaże Wam się informacja, że to zajmie kilka minut. Po czym dostaniecie informację, że konfiguracja została zainstalowana i zamykacie sobie close. Stronę także można już zamknąć. Tutaj to tak samo. No i w tej chwili nasz falownik tutaj powinien stać się oczywiście dostępny. Jeżeli nie teraz, to po chwili. Sprawdźmy logi. U mnie może być problem z adresem, bo ja to robiłem tylko testowo dla Was, żeby pokazać, ale u Was powinno się to połączyć bezproblemowo. Ten falownik, to urządzenie, które dodawaliście, powinno stać się aktywne, tak jak to moje daje w tym przypadku. Ja tutaj go nie uaktywniałem, ponieważ mam już jedno i robiłem to tylko i wyłącznie dla Was na próbę. Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków prawidłowo powinniście otrzymać takie coś, tylko nazwane oczywiście po swojemu. W momencie, gdy klikniecie logi, zobaczcie, powinno Wam się pojawić dodatkowo informacja tutaj. Wszystkie logi, które są pobierane na bieżąco, najważniejsze są oczywiście tutaj u góry, o rodzaju połączenia i tak dalej, o adresie IP. Także wszystko tutaj jest widoczne, ale najważniejsze jest to, że to wszystko działa. Powinno Wam się oczywiście pojawić informacja o nowym urządzeniu. Zobaczcie, coś takiego otrzymacie. Nowe urządzenie, będziecie musieli to sprawdzić i dodać jako urządzenie ESP Home, tak samo jak każde inne, które dodajecie do swojego Home Assistanta. Jeżeli dodacie już, ja już to urządzenie dodawałem, teraz je odrzucimy, dodawałem to urządzenie i powinno Wam się pokazać w takim opcji ESP Home. Tutaj zobaczcie, będziecie mieli urządzenie, tu jest to moje DEE, Wy będziecie mieli swój falownik bądź cokolwiek innego, jak to nazwaliście, i ilość ENCI, która jest odczytywana oczywiście stąd po podłączeniu do falownika. Jeżeli wykonaliście pierwszą część filmu prawidłowo i drugą, nie powinno być z tym żadnego problemu, powinniście wygenerować około 106 ENCI, które będą oczywiście odczytywane na bieżąco. Kod odczytuje z interwałem 5 sekund informacje z Modbusa, tak jak tutaj możemy to zresztą sprawdzić. Jeżeli wejdziemy w kod, zobaczcie, to tutaj mamy interwał aktualizacji 5 sekund, Modbus Controller,
co 5 sekund interwał aktualizacji. Możemy zrobić to oczywiście co 4, co 3, co 2. Jeżeli zrobimy co 2, zobaczymy, czy to będzie działać w ogóle, to już nie będziemy musieli tego instalować jeszcze raz. Jeżeli zrobisz to w ten sposób, zmienisz cokolwiek w kodzie i chcesz go ulepszyć, dodać, oczywiście zachęcam do dzielenia się informacjami. Jak na przykład tutaj to odpowiada za częstotliwość odczytu, także mamy tutaj 2 sekundy, tylko wystarczy zrobić zapisz, zainstaluj bezprzewodowo, no i w tym układzie automatycznie ESP Home zostaje bezprzewodowo zaktualizowane, ESP32 przepraszam, zostaje automatycznie zaktualizowane do wersji takiej, którą żeśmy zaktualizowali, czyli zmieniliśmy w tej chwili odczyt na 2-sekundowy. Zobaczymy, czy się nie wysypie program, ponieważ dosyć dużo danych jest i interwał odczytu jest dosyć szybki, więc nie wiem, co to zrobi. Aktualizuje się, widzicie, bezprzewodowo już w tej chwili. Logi nam mówią, że się aktualizuje, więc chyba nie jest tak źle. Tak jest, aktualizuje się teraz co 2 sekundy, zobaczmy, to jest dosyć duże obciążenie dla tego układu, ale możemy sprawdzić, jak to wygląda. Wejdźmy sobie w urządzenie, klikniemy sobie na jakiś parametr, który będzie, że tak powiem, zmienny. Tu mamy moc L3, zobaczcie, sekunda, 1, 2 sekundy, 1. Teraz, także co 2 sekundki się aktualizuje prąd. Tutaj niektóre parametry aktualizują się co więcej niż 1 sekundę, ale też wynika z ilości danych, które musi przetworzyć ten ESP32 kontroler. Także mamy tutaj odczyty wszystkie na żywo. Prąd z paneli PV1, zobaczcie, 2, 1, teraz. Odczytuje się dosyć szybko. Chwilowo zostawię tak jak jest i zobaczymy. Wszystkie dane i informacje macie oczywiście w opisie filmu. Jeżeli chcielibyście teraz te wszystkie dane podstawić do tego, to analogicznie, tak jak robiliśmy to wcześniej, czyli wszystkie encje, które będziemy tutaj dodawać, wszystkie encje, które chcielibyście dodać, encje paneli i tak dalej, musicie sobie niestety ręcznie wpisać, tak jak wcześniej, to też nie jest nic nowego. Musicie je pobrać po prostu stąd, czyli jeżeli klikniecie sobie na to wasze urządzenie, to tutaj te wszystkie parametry, czyli bateria, temperatura, czyli napięcie baterii, cokolwiek stąd chcecie, musicie te wszystkie encje sobie skopiować i podstawić w odpowiednie rubryki do tego właśnie drzewka, żeby ono odpowiednio tutaj właśnie pracowało. Jeżeli chcielibyście wesprzeć mój kanał, oczywiście jak najbardziej zachęcam. Jeżeli chcielibyście się podzielić jakimiś informacjami, zapraszam na forum albo w komentarzu piszcie, co o tym sądzicie, czy to jest też dobre rozwiązanie, czy nie. Wszystkie komentarze są mile widoczne. Zachęcam do dawania łapek w górę i subskrypcji kanału. Na pewno będzie dużo więcej ciekawych materiałów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, mam nadzieję, że troszkę pomogłem. No i do następnego razu.